14 lipca wspominamy świętego Henryka II, cesarza. Henryk, syn księcia bawarskiego Henryka Kłótliwego, urodził się 6 maja 973 roku. Jego wychowawcą był święty Wolfgang, biskup Ratyzbony. Siostra świętego Henryka, Gizela, wyszła za świętego Stefana, króla Węgier. Po śmierci ojca w 995 roku Henryk objął rządy w Bawarii, a po śmierci cesarza Ottona III został wybrany królem Niemiec. Na jego wybór wpłynął święty Willigis, metropolita Moguncji. 8 września 1002 roku został koronowany w Akwizgranie wraz ze swoją małżonką, świętą Kunegundą. Po odniesionym zwycięstwie nad królem Arduinem z Pawi został także królem Włoch. W wojnie z Bolesławem Chrobrym Henryk złączył się przymierzem z pogańskimi Lutykami i Redarami. Wojna toczyła się o przyłączenie Słowian nadodrzańskich do Polski albo do Niemiec. Długotrwała wojna zakończona została pokojem w Budziszynie, na mocy którego część plemion słowiańskich została przy Polsce, a inne przy Niemczech. W roku 1004 Henryk wznowił biskupstwo w Merseburgu i utworzył nowe w Bamberdze jako biskupstwo misyjne. Wyposażył również bogato katedry w Bazylei, Strasburgu i Ratyzbonie. 14 lutego 1014 roku udał się wraz ze swoją małżonką do Rzymu, gdzie w Bazylice Świętego Piotra papież Benedykt VIII dokonał ich uroczystej koronacji. W drodze powrotnej cesarz podniósł opactwo w Bobbio do godności biskupstwa. W Weronie spotkał się ze świętym Romualdem. Henryk dbał o to, by stolice biskupie były obsadzane najgodniejszymi pasterzami. Fundował też liczne klasztory. W 1022 roku na prośbę papieża wyruszył przeciwko cesarzowi wschodniemu, który zagrażał granicznym częściom Włoch. Udał się aż na samo południe Italii i zawarł przymierze w tej sprawie z księciem Normanów. Kiedy przygotowywał się po raz drugi do wyprawy wojennej do Włoch, zmarł koło Getyngi 13 lipca 1024 roku. Nie pozostawił po sobie potomka. Przypisywano to ślubowi dziewictwa, jaki miał złożyć ze swoją małżonką Panu Bogu. Został pochowany w wybudowanej przez siebie katedrze w Bambergu, obok swojej żony świętej Kunegundy. Tam też głównie doznawał czci. Do chwały świętych wyniósł Henryka papież błogosławiony Eugeniusz III w roku 1146. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś słabym ludziom Twoich świętych jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążyli do Ciebie naśladując świętego Henryka, którego narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.